2 kwietnia w siedzibie Dziennika Rzeczpospolita prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski odebrał nagrodę imienia Andrzeja Bączkowskiego, ministra pracy w 6 gabinetach. Andrzej Bączkowski uważany jest za wzór urzędnika państwowego i najwybitniejszego ministra pracy po 1989 roku. Swoją postawą nauczył nas tutaj siedzących na tej sali, bo w różny sposób pracowaliśmy z nim, takiej postawy służebności, takiej postawy cieszenia się każdym możliwym sukcesem i też takiej postawy dawania sobie rady w bardzo trudnych, kryzysowych sytuacjach. Krzysztof Kwiatkowski został wyróżniony za całokształt swojej pracy dla kraju. Zdaniem kapituły nagrody jest człowiekiem działającym w andrzejowym duchu na rzecz dobra wspólnego ponad podziałami. We wszystkich swoich działaniach dobro państwa przedkłada ponad własne ambicje i polityczną wygodę. Wykonywanie służbowych obowiązków wiąże z patriotyczną powinnością. Ma odwagę w polityce mieć własne zdanie. Szanuje ludzi. Nie składa obietnic bez pokrycia. Umie przyznać się do niewiedzy i pomyłki. Mówi o sobie, niezależnie od sprawowanej funkcji, priorytetem w mojej działalności publicznej zawsze była służba ludziom. Chciałbym wszystkim, którzy podejmowali tę decyzję, bardzo ciepło i bardzo serdecznie podziękować. Podziękować tym bardziej, że kiedy Michał mówił o moim życiorysie, to muszę Państwu powiedzieć o takim moim smutnej konstatacji minionych 25 lat. Kiedy miałem 17 lat, wstępowałem do Federacji Młodzieży Walczącej. Wydawało mi się, że szybko zmienimy tą złą rzeczywistość na lepszą. Że automatycznie, jak zło odchodzi w postaci odejścia PRL-u, to w to miejsce wchodzi dobro. Dzisiaj już wiem, że nie ma drogi na skrót. Że niestety trzeba tą pracę codziennie, ustawicznie, ciągle wykonywać, żeby tą rzeczywistość zmieniać na lepsze. Nagroda imienia Andrzeja Bączkowskiego została przyznana po raz 17. Obok Krzysztofa Kwiatkowskiego zostały w tym roku wyróżnione także 3 kobiety: Olga Krzyżanowska, Ewa Kulik-Bielińska oraz Grażyna Staniszewska.